za cierpliwość. Ja wiem, że nie byłam łatwa chwilą, ale robiłam to z wielką miłością. Każdy robi błędy, ale więcej od was dostawałam miłości. Nie wiem, ile wy ode mnie. Dużo się od wszystkich was pokochałam, nauczyłam. Od dzieci, od młodzieży, które ze mną zresztą potem ostatnie 15 lat już prowadziła razem ten teatr. Zaczynałam, proszę państwa, Samusieńka. Dosłownie Samusieńka 30 lat temu. Z grupą harcerzy, też oparcia wesny. I każdy myślał, że po roku nas nie będzie, a my 30 lat jesteśmy. Muzyk nas, chodź do kompozytora. On był od początku ze mną, także on widział moją pracę. Zawsze pisał piękne utwory. To jest pan, który prowadzi z żoną. Co? No. Studio Jam. To jest ten pan. Pierwsze koncerty. Ale zaczynaliśmy z panią. Tak, zaczynamy. Pani pokazała, że można, że się da. Mimo wszystko, że tyle tysięcy kilometrów od ojczyzny, jednak się da. I my też długo, ponad 20 lat, też równolegle z panią Bożysławą. Także te 30 lat przyjmują, nie wszystkie się pamięta. Ale pamiętasz nieraz tę najtrudniejszą młodzież? Daru kochałam młodzież. Usłuchałam młodzież. I która się budowała po każdej próbie, że w życiu do teatru przyjdzie. Już mam dosyć tego teatru, żeby przykupać nie będzie słabo. Coś krzesłami rzucał? We mnie? Tak śmieszne sytuacje. Powiedz, jak opowiadanie pani Tymasz. Zwłaszcza nie tej kartki, co trzeba. Dzieci są na scenie, ktoś musi podpowiadać. Ja podpowiadam. Agnieszka mówi, przecież to nie ta struna. Jedno, co bym chciała z Sławku. Sławek Budzik, przyjaciel z żoną piękną i z córką. Chciałam, żebyś ty przypomniał, jak tyś doszedł do jednego z aktorów i zapytał się, jaki morawskiej bajki można wynieść. Czy ty pamiętasz? Chodź, ja ci powiem. Nie! Nie! Ale chętnie sobie przypomnę. Maci pamięta, już nie pamiętam. Wszystko pamiętam. Wszystko mu się przypomniało. On nagrywa, przychodził z nie wiem z jakiej tam. Skąd ty przychodziłeś z telewizji? Z telewizji. Ja go w ogóle nie znałam. Siedział to. Pani koło niego, pani Kinga. Tak, tak. No i przysiedli. Dzieciaki zagrały, przepięknie grały. To była Śnieżka Siedmiokrosna. Ale już to nie było Kopernikus, tylko było Ojców Jezusów. I on doszedł z kamerą do naszego ukochanego i z kamerą do popca naszego najpiękniejszego przyjaciela Marcina i pyta się jemu, jaki morał z tej bajki wyniosłeś? A ja tak spojrzałam, nie oszło mi.
na marcu skończył i powiedział, że nieraz zastępcza rodzina jest lepsza od rodziny. Czy ktoś by to zgadł? Przydajcie się na... Ja potem pomyślałam, że rzeczywiście, że ta dziewczynka została zaakceptowana, pokochana, zbana o nią. Także to było... Co ja chcę powiedzieć z tego teatru? Były śmieszne, to były takie sceny, że nam się... Takiego nam się ta cała kurtyna zamknęła, nie mieliśmy grać, a nie, to już tam jest. To było 60 przedstawił. Drzewa padały. Padały drzewa, nie chciało się obudzić. Wszystko tam padało. Dzieci grały, śmiały się. Jest Kalinka, gdzie jest Pana rzeka? Kalina czy Jagoda? Kalinka. Idź to patrz. Kalinka pamięta, że przyjechałyście, to jest moje kochanie pacjent. Ja przyjechałam z Polski, to nie wiem, 4 lata. I do mnie przyszła, ja przyszła na próbę z Polski, dziewczynka. I nie czekał mój tekst. A ona mówi, że ma dziadę. Prawda, pamięta, dziadę? Prawie słuchaj, przyjechałaś z Polski, nie umiesz, to będę praktykowała to. Proszę do domu następną próbę, Kalinka, pójdzie. Mamy tu dzieci urodzone, młodzież urodzona, co ty? Teraz się wytwarza, Kalina mówi R. I do dzisiejszego dnia mówi R. Przypady, bo ja nie widziałam, że ona ma z tym. Mam się nie powiedziała przecież. To była tajemnica. Ona, znaczy nie, ona miała operację zrobioną w Polsce przed wyjazdem właśnie. I musiała ćwiczyć, tak, ona musiała ćwiczyć wymowę i R i pani jej bardzo w tym pomogła zdecydowanie. Tak, tak. Ona miała podcinany języczek. Tak, tak. No, tak. No, mam nadzieję, że teatr nie zginie. Bardzo bym pomagała na tym, żeby teatr wyszła. I poprosiłam dzisiaj jako siostrę, tylko siostrę, chociaż. I na pewno pomoże Agnieszka. I my się do ciebie dołączę. I czy laska będzie istnieć? Proszę o klaski. Prosimy, 13. Proszę tutaj, proszę, jak ktoś...